Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Gozdek-Michaelis i pozdrawiam z odległości około 3 tysięcy kilometrów, bo taka jest mniej więcej odległość z Polski do Turcji, w której obecnie mieszkamy i której piękno i uroki podziwiamy mniej więcej od lat 10, po uprzednim, ponad 30-letnim odkrywaniu uroków Wielkiej Brytanii. I po tym krótkim wstępie i zlokalizowaniu się na mapie, chciałabym Was zaprosić i zaproponować chwilowe oderwanie się od wiadomych tematów dominujących nasze obecne życie i pozwolenie sobie na kilkanaście minut relaksacji. Tak się oto zdarzyło, że globalnie znaleźliśmy się w niewyobrażalnej do tej pory, wręcz surrealistycznej sytuacji, do której nikt z nas nie był przygotowany. W sytuacji, która wywołała w nas burzę emocjonalną o amplitudzie przekraczającej doświadczane przez nas normy. Jest wiele osób pogrążonych w żałobie. Inni usiłują w miarę normalnie funkcjonować. Pozostali odnajdują się w tej sytuacji z wielkim trudem. A są wreszcie tacy, którzy oddychają z ulgą i cieszą się ze zwolnionego tempa życia. Pełnego spektrum reakcji doświadczamy wszyscy codziennie, w zależności od pory dnia, godziny lub jakości i ilości zasłyszanych wiadomości. A informacje rozpowszechniane przez środki masowego przekazu, jak zatrute ziarenka rozsiewane po polu, przyczyniają się do wzrostu poziomu stresu, do powodowania lęku, obaw i niepewności o jutro, o zdrowie najbliższych, o swoje własne, o swoją pracę, o wszystkie komplikacje związane z rozwiązaniem wielu najzwyklejszych aspektów codziennego życia, które do niedawna były tak proste i oczywiste, a które teraz urosły do rangi Monteverestu. Ogólnie rzecz biorąc, następuje reset systemu, w którym żyjemy i podobnie jak chiński znak Yin and Yang posiada dwa aspekty. Ten zdecydowanie negatywny, ale również ten pozytywny. Popatrzmy dookoła. Odczyszcza się środowisko, powietrze, morza, rzeki. My czyścimy nasze domy i porządkujemy stare szpargały. Mamy wreszcie czas dla naszych dzieci, mamy czas na czytanie, na myślenie, na zastanowienie się nad sobą, nad swoim życiem, na bliższe przyjrzenie się naszemu światu. Odnawiamy stare przyjaźnie, nawiązujemy nowe. Uczymy się organizować spotkania, naukę online, webinary. Organizujemy pomoc dla innych. Wreszcie odrabiamy różne zaległości i odłożone na później projekty i zadania. Niektórzy malują, wyszywają, pieką chleb, gotują nowe potrawy, majsterkują. Niektórzy uczą się fryzjerstwa. Robimy mnóstwo różnych rzeczy, na które nigdy nie mieliśmy czasu. Kreatywność kwitnie, a my odkrywamy swoje nowe możliwości i ukryte talenty. Co oczywiście nie znaczy, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest łatwa lub prosta. I żeby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i funkcjonować w niej optymalnie, ważnym jest, aby zadbać o siebie, o stan swojej kondycji, zarówno fizycznej, ale i psychicznej. Najważniejszym teraz zadaniem dla wszystkich jest przede wszystkim zredukowanie poziomu stresu, czymkolwiek nie byłby on spowodowany. Obecnie środki masowego przekazu raczą nas wiadomościami w ilości i jakości przekraczających wszystkie możliwe normy zwyczajności. I dlatego dobrze jest temu przeciwdziałać poprzez po pierwsze dozowanie dopływu stresotwórczych informacji, a po drugie przez aktywną relaksację. I z tą myślą przygotowałam dla Państwa krótki, relaksujący program, który pozwoli Wam na rozładowanie emocji,
na obniżenie poziomu stresu i powrót do stanu homeostazy i wewnętrznego spokoju. Proponuję więc teraz znaleźć wygodne miejsce do siedzenia. Wyłączyć telefon i poświęcić kilkanaście minut na zupełne wyłączenie się ze wszystkich spraw bieżących i pozwolić sobie na chwilę przerwy w wykonywaniu zadań dnia dzisiejszego. To będzie czas tylko dla Ciebie, w którym doładujesz energię, odzyskasz spokój i wprowadzisz ład i porządek w potoku myśli. I jak już masz to wybrane miejsce i już siedzisz gdzieś wygodnie, weź głęboki oddech. Jak już masz to wybrane miejsce i już siedzisz bardzo wygodnie, weź głęboki oddech. Jak zwracasz teraz uwagę, w jakiej pozycji Twoje ciało spoczywa na siedzeniu i na powierzchnię, na której się opiera. I na miejsce, gdzie są nogi. I jak widzisz wokół siebie znajome meble, kolory ścian, kształt ornamentów, zwróć uwagę na powierzchnię, na której spoczywają Twoje ręce. Teraz na różnicę temperatury między wierzchem Twoich dłoni a ich spodem. I jak Cię dobiegają odgłosy z wnętrza domu, a może z ulicy, i może słyszysz gdzieś szczebiot ptaków lub przejeżdżający samochód lub może nawet dolatujący skądś zapach. I jak jesteś zajęty tymi wszystkimi szczegółami, Twoje oczy już są gotowe, żeby się zamknąć szczelnie, tak żeby nie przepuszczały najmniejszego promyka światła. Twoje ciało zaczyna okazywać już pierwsze oznaki relaksacji. I jestem ciekawa, w której części ciała zamanifestują się one jako pierwsze. Czy będą to może ręce? Lub może mięśnie twarzy i głowy, albo może rozluźnią Ci się najpierw ramiona,
klatka piersiowa, a może brzuch lub nogi. Sprawdź, które części Twojego ciała odczuwają to charakterystyczne odczucie relaksacji i odprężenia. I ciekawa jestem, czy będzie to odczucie lekkości, lub może odwrotnie, ciężkości. Sprawdź, jak go odbierasz i w jakiej intensywności, w różnych częściach swojego ciała i jak ci się zwalnia puls i rytm bicia serca, kiedy coraz głębiej zanurzasz się w stan całkowitego odprężenia i wewnętrznego spokoju, relaksacji umysłu i ciała, i ze zdumieniem spostrzegasz, jak łatwo jest go osiągnąć, gdy tylko dasz sobie moment oderwania od codziennych spraw i poświęcisz czas dla regeneracji swojego systemu, co jest teraz tak ważne. I możesz zwrócić uwagę, jak ta przyjemna błogość rozprzestrzenia się teraz po całym ciele. Rozlewa się po wszystkich jego zakamarkach, przynosząc miłe ukojenie, spokój, odpłynięcie gdzieś daleko w przestrzeń bezpieczeństwa, ukojenia i ciszy. A teraz, nie ruszając się z miejsca, możesz przenieść się w swojej wyobraźni na znajomą plażę. I możesz poczuć gorący piasek pod stopami, delikatnie muskający lekki zafirek i zapach morza i nadmorskiej roślinności i ciepłe promienie słońca na skórze. I może dochodzi cię szum fal, czy odgłos osób znajdujących się opodal. To jest taka rozkosz zażywać kąpieli słonecznej lub zanurzyć się w orzeźwiającej wodzie. I wdychać świeżość powietrza. I oddychać pełną piersią. I doznaj ulgi. Odkrywając, że wszystko jest tak, jak powinno być. Morze jest morzem. Niebo niebieskim niebem. Chmury chmurkami, a słońce jest złotym słońcem. I cała przyroda
obdarza nas swoimi darami tak, jak do tej pory, użyczając kolorów, zapachów, kształtów, którymi możemy się zachwycać w nieskończoność. I możesz odkryć, jak łatwo jest przeżywać wspaniałe momenty, pozostając w jednym miejscu, bez konieczności podróży. Wystarczy po prostu przenieść się w bliskie sercu miejsce, które automatycznie przenosi w inny wymiar, gdzie czujesz się swojsko i bezpiecznie, gdzie jest spokój, zwolnione tempo, gdzie odnajdujesz głębszy sens, gdzie wszystko nabiera właściwych proporcji, gdzie wewnętrzne części puzzla znajdują właściwe im miejsce i układają się w nadany im właściwy obrazek. I pozwól sobie teraz na spędzenie paru chwil w tym magicznym, wewnętrznym miejscu i odkryj jego realną obecność. Jest to twój wewnętrzny wymiar, w którym istnieją wszystkie mechanizmy, których zadaniem jest utrzymanie ciała i umysłu w optymalnym stanie samoregulacji, homeostazy i harmonii. I poświęć teraz kilka chwil ciszy na zapoznanie się z tą wewnętrzną przestrzenią spokoju i bezpieczeństwa, żeby można było do niej powrócić w każdej chwili na zawołanie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Kiedy tylko zajdzie potrzeba odnalezienia wewnętrznej równowagi i harmonii. Thank you.
A teraz nasza sesja dobiega końca. I znów weź głęboki oddech i powoli powróć do miejsca, w którym się znajdujesz, do tutaj i teraz. I otwórz oczy, możesz się przeciągnąć i z poczuciem odświeżenia, optymizmu i napływem nowych energii do działania powróć do swoich dzisiejszych zadań z nowo odkrytym entuzjazmem. Mam nadzieję, że teraz, wiedząc, jak łatwo i szybko jest osiągnąć stan relaksacji, będziecie mogli go w stanie odtworzyć w każdej sytuacji wymagającej odstresowania. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, pomagające w redukcji hormonów stresu, które bardzo negatywnie wpływają na całą gospodarkę biochemiczną w organizmie i są bezpośrednią przyczyną wielu chorób. Jest to prawda, która została już dawno udowodniona przez medycynę konwencjonalną, a teraz pozostaje ją tylko wprowadzić w codzienne życie. Na zakończenie chciałabym Państwa powiadomić, że w odpowiedzi na obecną sytuację przygotowaliśmy specjalny 12-dniowy cykl programów SAS. I są to półgodzinne programy audio, których słucha się jako streaming i są one terapeutycznie zaprojektowane na obniżenie stresu, na uspokojenie, pozbycie się lęku, obaw oraz, uwaga, na wzmocnienie sił obronnych organizmu. I na zakończenie chciałabym podziękować Wam za uwagę. Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim dużo wytrwałości, ale i umiejętności dostrzegania i cieszenia się ze spraw małych i nieskomplikowanych. No i zachwycajmy się budzącą się do życia przyrodą, której uroki i wspaniałe dary niech staną się centrum naszej uwagi na najbliższe tygodnie. Do miłego.